To najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Dzień dobry, witam i zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy tego wydania. Walne zgromadzenie akcjonariuszy. Rozmowy o jakości powietrza w Płocku. Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. We wtorek tradycyjnie w Domu Technika odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen. Czego dotyczyły projekty uchwał? Jakie decyzje podjęto? Jednym słowem, co wiemy o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? O tym właśnie w naszym materiale. Decyzje akcjonariuszy przyniosły przyjęcie wielu uchwał przewidzianych do głosowania podczas tego spotkania. Wśród najważniejszych decyzji znalazły się przyjęte sprawozdania z działalności PKN Orlen i Grupy Orlen. Podobnie było ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi PKN Orlen i Grupy Orlen za 2017 rok, a także wniosków w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Oznacza to, że akcjonariusze otrzymają dywidendę zgodnie z rekomendacją zarządu koncernu w wysokości 3 zł na akcję. Wszyscy członkowie zarządu PKN Orlen, którzy pełnili swoje funkcje w ubiegłym roku kalendarzowym, otrzymali absolutorium. Akcjonariusze rozpatrzyli wniosek oraz podjęli uchwały w sprawie zmian statutu spółki i ustalenia jego jednolitego tekstu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy zadecydowało również o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki. Zwiększyło jej liczbę z 8 do 9 członków, powołało też do jej grona Andrzeja Kapałę. Nowym członkiem organu nadzorczego, niezależnie od decyzji akcjonariuszy, została Anna Wójcik, powołana w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa. Z powodu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, co do której trwają jeszcze pewne prace mające wpływ na jej ostateczny kształt, obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostały zawieszone do 17 lipca tego roku. A teraz o spotkaniu, które odbyło się pod koniec ubiegłego tygodnia. Do siedziby Orlenu w Płocku zaprosiliśmy dziennikarzy, by porozmawiać na temat ostatnich doniesień dotyczących stanu jakości powietrza w Płocku. Grupa Orlen jest największym pracodawcą nie tylko w Płocku, ale i w regionie. Ma to znaczenie dla setek osób i ich rodzin, które tu pracują, uczą się, po prostu żyją. Reprezentantami tych mieszkańców są lokalni dziennikarze, którzy w ich imieniu pytają i szukają odpowiedzi. Zarówno przedstawiciele Orlenu, jak i media rozmawiali w miniony piątek o niepokojących doniesieniach o jakości powietrza w Płocku, na przykład tych dotyczących uciążliwości zapachowych. Te faktycznie były pochodnymi krótkotrwałego zdarzenia w zakładzie produkcyjnym. W trakcie uruchamiania i podnoszenia obciążenia na jednej z naszych instalacji rafineryjnej doszło do pewnych zaburzeń procesowych, tak? Te zaburzenia przeniosły się na kolejną w ciągu instalację Klausa. Tutaj prawidłowo zadziałały systemy bezpieczeństwa, systemy blokadowe, które chronią nas przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia. Te jednostki wyłączyły się w automacie. No niestety w wyniku tego zdarzenia doszło do chwilowo większej, zwiększonej emisji związków siarki i to było odczuwalne przez mieszkańców, bo takie były wtedy warunki meteorologiczne. Wiatr był w kierunku miasta, było to odczuwalne przez mieszkańców w postaci no, takich nieprzyjemnych zapachów. Myśmy oczywiście szybko zidentyfikowali tą przyczynę. Instalacje zostały przywrócone do ruchu w ciągu kilkunastu minut. W tej chwili jeszcze pracuje oczywiście też zespół techniczny, który był powołany, który został powołany na wyjaśnienie przyczyn. No i czekamy jeszcze na wyniki wstępnie. Wiemy, co się wydarzyło, natomiast przeglądamy jeszcze wszystkie zapisy, analizujemy nasze procedury, analizujemy kwestie techniczne. No i w wyniku prac tego zespołu mamy nadzieję, że pojawią się rozwiązania, które pozwolą nam tego typu sytuacje na przyszłość wyeliminować. Dla większości mieszkańców niepokojącym znakiem mogą być widoczne z daleka płonące pochodnie, choć ich obraz nie powinien akurat wzbudzać podejrzeń, a związany jest z remontem instalacji olefin. Część produktów, które powstają na tej instalacji, która ciągle pracuje na minimalnym obciążeniu, jest spalana na pochodniach. To jest normalny proces technologiczny. Pochodnie są integralną częścią każdego zakładu rafineryjno-petrochemicznego na świecie i są elementem
kluczowym elementem systemu zabezpieczeń i kluczowym elementem bezpieczeństwa procesowego. Także tutaj jakby z tego punktu widzenia, że w tej chwili widzimy płomień na pochodniach, to nie jest to związane z jakimkolwiek zagrożeniem, tylko związane jest z operacjami technologicznymi. Po to spalamy węglowodory na pochodniach, żeby maksymalnie ograniczać, a wręcz eliminować jakiekolwiek uciążliwości zapachowe. Spalamy tam węglowodory, jak było podane w komunikacie, o krótkich łańcuchach węglowodory od C1 do C4, proste węglowodory, które się dopalają, rozkładają się do tlenku, dwutlenku węgla. Także produkty spalania w żaden sposób nie powodują uciążliwości zapachowych i taka jest jedna z funkcji pochodni, które w tej chwili się palą. Pozostaje wciąż do wyjaśnienia kwestia podwyższonych notowań stężenia benzenu zarejestrowana przez jedną ze stacji monitoringowych w Płocku. Nie miały miejsca taka sytuacja, w której zostałyby przekroczone jakieś normy środowiskowe albo normy obowiązujące na stanowisku czy miejscu pracy. Absolutnie dementujemy to, taka sytuacja nie miała miejsca. Nie może być takiej sytuacji w zakładzie, bo mamy limitowaną też emisję na instalacjach ze źródeł, którymi są emitorami. W związku z tym przekroczenie pewnych granic, alarmów granicznych powoduje wyłączenie awaryjnej instalacji i nie mogłoby dojść do takich przekroczeń, że tą dawkę średnioroczną przyjęliby mieszkańcy w jedną godzinę czy w jeden dzień. Nie ma takiej opcji techniczno-technologicznej. Oczywiście szukanie odpowiedzi na pytanie o pochodzenie podwyższonych wartości benzenu w stacji monitorowania przy gimnazjum nr 5 należy do odpowiednich służb, ponieważ wszystkich, nie tylko Orlen, ale i inne firmy działające w Płocku, drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów, wytwórnie mas bitumicznych czy inne firmy produkcyjne, które również są źródłem emisji benzenu, obowiązują te same przepisy. Polska jest członkiem wspólnoty międzynarodowej, w związku z tym szereg przepisów obowiązujących na świecie obowiązuje też w Polsce. Co więcej, Polska jest również członkiem Unii Europejskiej, zatem prawo, a w tym również prawo w obszarze ochrony środowiska, jest kształtowane poprzez Unię Europejską. Także wszystkie te limity, standardy, wartości graniczne, jakie obowiązują w całej Unii Europejskiej, obowiązują również na terenie naszego państwa i zakłady zlokalizowane w różnych miastach Europy dokładnie muszą takie rygorystyczne wymogi spełniać, a i zakład produkcyjny usytuowany w Płocku. O rocznej ocenie jakości powietrza w Płocku na tle województwa mazowieckiego informuje raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wedle danych za 2017 rok średnioroczna wartość stężeń w Płocku była niższa niż w Warszawie czy Konstancinie. Teraz przenosimy się do Gdyni. Tam bowiem odbyło się pierwsze forum Wizja Rozwoju. To cykl debat i spotkań z udziałem największych polskich podmiotów gospodarczych, umożliwiające wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych. Liczne dyskusje odbywały się z udziałem wielu przedstawicieli naszego koncernu, reprezentujących różne obszary firmy. Dwudniowe wydarzenie, którego partnerem strategicznym był PKN Orlen, uroczyście otworzył premier Mateusz Morawiecki. Tematyka forum koncentrowała się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, właściciele małych, średnich i dużych firm, a także założyciele startupów i innowatorzy omawiali w Gdyni obszary strategiczne dla rozwoju Polski. Rozwój gospodarczy jest procesem bardzo długofalowym i rozwój bez wizji w zasadzie jest powielanie tego, co już było. Trzeba sobie wymyśleć czy wypracować, kim my jako kraj, jako gospodarka, jako społeczeństwo, jaką chcemy rolę w tym wszystkim odegrać. Wśród istotnych tematów omawiane były zagadnienia dotyczące energetyki, społecznej odpowiedzialności biznesu, e-gospodarki, strefy ekonomicznej Polska, automatyzacji, robotyzacji polskiego biznesu oraz budownictwa. Zasadniczo widzimy ze strony PKN Orlen rozwój Polski w oparciu o Narodowe Czempiony, które z jednej strony prowadzą największe inwestycje, z drugiej strony za pośrednictwem tych inwestycji wspierają rozwój średnich i małych przedsiębiorstw. W ramach forum zorganizowano 16 bloków tematycznych. Ponad 500 prelegentów wzięło udział w 90 panelach dyskusyjnych. Kilku z nich wystąpili przedstawiciele koncernu. Bardzo mało mówimy razem, wymieniamy się poglądami, budujemy jakiś taki wspólny obraz. I rozumiem, że temu właśnie ta konferencja ma służyć. Wszystkie rozmowy w tych panelach, w których uczestniczyłem, dotyczyły przyszłości. No i właśnie to na tym polegało. Zderzenie różnych punktów widzenia, wspólna dyskusja, wypracowanie jakiegoś wspólnego modelu. Podczas konferencji zaprezentowano również stoisko Stop Cafe.
Zakończył się 29. Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2018. Przez 3 dni grupy teatralne z całego kraju rywalizowały o tytuł najlepszego dziecięcego i młodzieżowego teatru. Na płockich scenach można było obejrzeć 13 przedstawień wybranych z kilkudziesięciu zgłoszonych do przeglądu. Spośród spektakli jury wybrało te, które zasłużyły na najwyższe uznanie. Wydarzenie było sponsorowane przez PKN Orlen, a na jego uczestników czekały również spotkania warsztatowe i inne imprezy towarzyszące. 17 czerwca na Stadionie Płockiej Wisły odbyła się finałowa kolejka Orlen Płockiej Ligi Orlik U11. W sezonie 2017-2018 do udziału zgłosiło się 18 drużyn. W rozgrywkach uczestniczyło 315 młodych zawodników poszczególnych klubów. Rozegrano w sumie 288 meczów, w których strzelono 1648 bramek. Nagrody, które uczestnikom fundował sponsor PKN Orlen, wręczyła Violetta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR. Grupa młodych sportowców z Płocka będzie reprezentować nasz kraj na Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w Jerozolimie. W auli płockiego ratusza zawodnicy oraz ich trenerzy otrzymali nominacje oraz plecaki z logo Orlen, sponsora wyjazdu, które wręczyła Oktawia Nowacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku w pięcioboju nowoczesnym. Płoczanie będą rywalizować w pływaniu, lekkoatletyce i koszykówce chłopców. Ukazał się czerwcowy numer magazynu GO, a w nim m.in. informacje na temat programu inwestycyjnego w obszarze petrochemii, szeroka fotorelacja z obchodów Dni Chemika w Płocku. Przedstawiamy też sylwetki zasłużonych pracowników PKN Orlen oraz wiele tekstów eksperckich dotyczących różnych obszarów działalności koncernu. Zapraszamy do lektury. W klubie żeglarskim Petrochemia odbył się piknik dla uczestników projektu skierowanego do Płocczan Lekcje Pływania. Przez cały rok szkolny zarówno dzieci, jak i dorośli szkolili się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów WOPR. Uczestnicy zajęć oprócz doskonalenia technik pływackich mieli niedawno okazję spotkać się z mistrzynią olimpijską Otylią Jędrzejczak. Podczas pikniku przedstawiciel PKN Orlen podsumował efekty kilkumiesięcznego kursu i życzył wykorzystania zdobytych umiejętności podczas wakacji. Warszawa była miejscem posiedzenia Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. To pierwszy raz od 2011 roku, gdy ponad 60 międzynarodowych ekspertów branży paliwowej i biopaliwowej oraz specjaliści zajmujący się rozwojem nowych metod badań spotkali się w Polsce. Swój udział w tym spotkaniu miał także PKN Orlen. Komitet Normalizacji odgrywa najważniejszą rolę w naszej części świata, zapewniając rozwój norm i współpracę 28 krajowych komitetów normalizacyjnych, wdrażając nowe i zrewidowane normy produktowe i wykonawcze. Głównym celem działań europejskiej i polskiej jednostki jest m.in. stabilizacja i strukturyzowanie rynku paliw, która podąża w ślad za wzrostem pojazdów oraz zapotrzebowaniem na nośniki energii. Jakość paliw, jak wiadomo, dla naszego koncernu jest bardzo ważna. W tym roku wprowadziliśmy nowe paliwa. To też jest budowanie wiedzy, także uczestniczymy w tym evencie bardzo, bardzo aktywnie, zresztą co roku. Mamy naszą reprezentację, tak jak i inne koncerny paliwowe. Jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie są najnowsze trendy. Jesteśmy w stanie to zaaplikować u siebie. Najlepszym dowodem jest w tym roku wprowadzenie efekty i mam nadzieję w najbliższych latach kolejne nowe paliwa. Gospodarzem i organizatorem spotkania Europejskiego Komitetu Normalizacji w Polsce był PKN Orlen. Zakończył się rok szkolny, a wraz z nim rozgrywki Orlen Handball Mini Ligi, która skupia uczniów nie tylko płockich szkół. W ten weekend, kiedy my świętowaliśmy Dni Chemika, czwartoklasiści walczyli o zwycięstwo w finale turnieju dla młodych szczypiornistów. Po kilku miesiącach rozgrywek w finale wystąpiły szkoły, które radzą sobie w Orlen Handball Mini Lidze wyśmienicie, bez względu na kategorię wiekową. O puchar walczyli uczniowie reprezentujący płockie szkoły 21 i 23, a finał wygrali ci drudzy. Jestem z nich bardzo dumny i zadowolony, bo naprawdę pokazali, że potrafią walczyć. Walczą na boisku i nie odpuszczają przy 5, 6, 9 bramkach. Także to jest na pewno duża zaleta, tak? Grać do końca, do końcowego bliska. Trenujemy 10 godzin w tygodniu. Jest to klasa oczywiście o profilu piłki ręcznej, także spotykamy się codziennie po 2 godziny i realizujemy program klasy sportowej właśnie o takim profilu. Także tym bardziej miło mi, bo są chłopcy wybrani, wyselekcjonowani. To jest naprawdę przyjemność wielka i zaszczyt z nimi pracować. Kto inwestuje w młodzież, ten nigdy źle na tym nie wychodzi. I żeśmy postanowili to zrobić. Stowarzyszenie podjęło się takiego zadania, no i do dzisiaj to robimy. Ja cieszę się z jednej sytuacji, z takiej, że dotrwaliśmy do 11. edycji Orlen Handball Mini Ligi, że zainteresowanie jest coraz większe, że
widać, poziom rośnie w zespołach, no i to napawa dużym optymizmem i daje powód do radości. Przez ostatnie 11 lat w Orlen Handball Mini Lidze wystąpiło blisko 5 tysięcy uczniów. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Do zobaczenia.